Chwała naszemu Panu. Chwała. Dobrze, to jeśli nie ma już świadectw i słowa, to ja chciałbym się dzisiaj podzielić słowem, które wierzę, że Pan położył mi w tym tygodniu na sercu. Wiecie, około dwóch lat temu, dla celów zawodowych, związanych z moją pracą zawodową, musiałem uzyskać zaświadczenie z poradni psychologicznej, że jestem człowiekiem zdrowym psychicznie. Dla celów zawodowych musiałem uzyskać takie zaświadczenie, że jestem człowiekiem zdrowym psychicznie i stabilnym emocjonalnie. I udałem się do Krakowa, do jednym z uprawnionych ośrodków badawczych psychologicznych, aby tam mnie przebadano i przez wiele godzin wypełniałem tam różnego rodzaju testy, różnego rodzaju kwestionariusze. I wśród wielu pytań, jakie znalazły się w tych testach, znalazły się między innymi takie. Pozwólcie, że przeczytam. Czy zdarzyło Ci się słyszeć jakieś głosy i myśli w Twojej głowie nie należące do Ciebie? Czy przychodzą Ci do głowy myśli mówiące, że powinieneś coś zrobić? Czy zdarzyło Ci się widzieć jakieś obrazy czy wizje, których nikt inny nie widział? Czy masz poczucie, że ktoś inny kieruje Twoim życiem? Czy masz wrażenie, że cały czas ktoś Ci towarzyszy? Słuchajcie, kiedy wypełniałem te testy, miałem niemały dylemat. I co ja miałem napisać? Co ja miałem napisać? Czy miałem napisać tak, jak mówi moja wiara? Wtedy gwarantuję Wam, że tych testów bym nie przeszedł. Więc odniosłem się do tych testów trochę bardziej w taki naukowy sposób, tak jak nauka to rozumie, a nie tak, jak mówi moja wiara. I oczywiście z powodzeniem stwierdzono, że jestem zdrowy psychicznie i stabilny emocjonalnie. Ale gdybym chciał odpowiadać zgodnie z moją wiarą, gdybym chciał na te testy odpowiedzieć zgodnie z moją wiarą, to stwierdzono by u mnie schizofrenię i urojenia o podłożu religijnym. Tak to się nazywa. Dlatego Paweł, apostoł, pisząc o mocy krzyża, w pierwszym rozdziale listu do Koryntian, pisze takie słowa. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, a dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Czy Bóg nie obrócił głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Wiecie, i cała mądrość psychologiczna w tym znaczeniu i w tych pytaniach, które ta mądrość założyła, okazuje się głupstwem. W tych pytaniach, które spotkałem w tym teście. Ale jest to nauka, która również wymyśliła bardzo wiele dobrych i pożytecznych rzeczy. Jaka więc powinna być nasza postawa do nauki ludzkiej? Jaka powinna być nasza postawa do nauki ludzkiej? Wiecie, kiedy o tym myślałem, zobaczyłem, że naszą postawą powinna być taka sama postawa, jak kierowcy samochodu do innych kierowców. Jaka jest zasada? Zasada ograniczonego zaufania. Zasada ta mówi, nie ufaj do końca kierowcom, którzy jeżdżą obok ciebie, bo gdy zachowują przepisy, to wtedy jest wszystko dobrze. Ale kiedy je łamią, kiedy mogą je złamać, a mogą je złamać w każdej chwili, w
wtedy może spotkać cię nieszczęście. Więc stosuj zasadę ograniczonego zaufania. I wiecie, podobnie jest tutaj. Ufamy, że nauka, między innymi psychologia, opisuje rzeczywistość, ale gdy się to nie zgadza ze Słowem Bożym, to jej nie ufamy. Gdy się to nie zgadza ze Słowem Bożym, to jej nie wierzymy. Bo gdybyśmy jej uwierzyli, to spotka nas, tak jak w wypadku na drodze, spotka nas nieszczęście. Jeśli zniesiemy tą zasadę ograniczonego zaufania do nauki i zaczniemy jej zbytnio ufać, to spotka nas nieszczęście. Ale korzystamy z niej. Korzystamy z niej, ponieważ jest cenna, ponieważ wiele rzeczy dobrych i mądrych nauka wymyśliła. Dlatego stosujemy wobec niej zasadę ograniczonego zaufania. A temat dzisiejszego okazania brzmi: jak słyszeć i rozpoznawać głos Ducha Świętego. Jak słyszeć i rozpoznawać głos Ducha Świętego. Pozwólcie, że przeczytam na początek fragment z Dziejów Apostolskich, 16 rozdział, od 6 do 10 wersetu. 16 rozdział od 6 wersetu mówi tak. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli do Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Minąwszy Mizję, doszli do Troady. I miał Paweł w nocy widzenie, jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Jeszcze dwa wersety z 19 rozdziału. 21 werset. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się przez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Żyd zobaczyć. Wysłał więc do Macedonii dwóch pomocników swoich, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez czas jakiś w Azji. A więc fragment ten mówi nam o podróżach apostoła Pawła. I myślę, że Paweł, gdyby miał wypełniać ten test psychologiczny, o którym mówiłem na początku, to również by go nie znał. To również by go nie przeszedł. Ponieważ Słowo Boże mówi, że Paweł słyszał głos Ducha Świętego. Paweł słuchał głosu Ducha Świętego. I Paweł wędrował od jednej krainy do drugiej, od jednego miasta do drugiego, głosić Słowo wszędzie tam, gdzie pośle go Bóg. I czytamy tutaj, że Bóg prowadził Pawła jasno i wyraźnie, tak? Czytamy, że Paweł nie miał wątpliwości, do jakiego miasta go Bóg posyła, a do jakiego go nie posyła. A więc czytamy, że przeszedł przez frygijską i galacką krainę, ale Duch Święty przeszkodził mu w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Frygijska i galacka kraina to są tereny dzisiejszej środkowej Turcji. Frygia i Galacja leżały tam, gdzie dzisiaj Turcja, środkowa Turcja. A więc wiemy, że Paweł apostoł udał się z Jerozolimy, z Antiochii na północ, aby dotrzeć do środkowej Turcji. I czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego Paweł, chcąc iść do Azji, napotkał na przeszkody Ducha Świętego? Paweł, kiedy był już w środkowej Turcji, chciał się udać na wschód, w kierunku Armenii i Azerbejdżanu. To są takie tereny właśnie na wschód. Chciał się udać w kierunku Azji. I już się udał w tym kierunku, kiedy Duch Święty przeszkodził, aby tam głosił dobrą nowinę. Jak to możliwe, że Duch Święty przeszkodził głoszeniu Słowa Bożego w Azji? Jak to możliwe, że Paweł idzie, aby głosić Boże Słowo i nagle Duch Święty mu przeszkadza? Iluż to gorliwych chrześcijan dzisiaj od razu uznałoby to za jakieś demoniczne działanie, jakieś diabelskie działanie? Jak Bóg może przeszkadzać w głoszeniu Słowa Bożego?
Jak Bóg może przeszkadzać? Ale czytamy dalej. Paweł, kiedy otrzymał jasną informację od Boga, żeby nie iść na wschód w kierunku Armenii i Azerbejdżanu, udaje się na zachód. No bo logicznie, nie mogę iść na wschód, to idę na zachód. Więc udaje się do Mizji. Mizja leżała na zachód od środkowej Turcji, tutaj już blisko Morza Egejskiego. Tam leżała Mizja. I kiedy tam był, następnie chciał iść w kierunku Bityni. A więc, a gdzie leży Bitynia? Bitynia leży na wschodzie, na północnym wschodzie. Tam już nad Morzem Czarnym. A więc widzimy, poszedł na północ, chciał iść na wschód, Duch Święty nie pozwolił mu, poszedł na zachód, znowu chce kierować się na wschód i znowu Duch Jezusa mu zabrania. Mówi, nie na wschód, nie na północny wschód, ale na zachód. I widzi w nocy wizję, nie sen, tylko wizję, w której widzi Macedończyka, który mówi, przyjdź do nas. A Macedonia leży po drugiej stronie Morza Egejskiego, blisko już Grecji. Więc Paweł przeprawia się przez morze i płynie do Macedonii. A z Macedonii Bóg prowadzi przez Ducha Świętego Pawła do Grecji. Potem czytamy w Dziejach Apostolskich do Tesaloniki, do Berei, do Aten i do Koryntu, gdzie sami wiemy, ile kościołów Bożych tam powstało. Bóg miał jakiś plan. Bóg miał jakiś plan, taki był plan Bożej misji na Pawła. Aby nie na wschód, nie w kierunku Iranu, Iraku, Azerbejdżanu, Armenii, Morza Czarnego, ale na zachód. Tam, gdzie Grecja, tam, gdzie Macedonia. I Bóg realizował ten plan krok po kroku. I tak się zastanowiłem, czy nie mógł powiedzieć od razu, kiedy wyruszali z Antiochii? Czy nie mógł powiedzieć od razu? Czy nie mógł powiedzieć im, słuchajcie, kierujcie się na zachód, w kierunku Macedonii i Grecji, a nie na wschód. Nie idźcie do Azji, idźcie w kierunku Grecji, na zachód. I niektórzy, może ludzie powiedzieliby, skoro tak często się Paweł mylił, skoro chciał gdzieś iść, gdzie Bóg go nie posyłał, to może powinien się był więcej modlić, zanim wyruszył. Może powinien pytać Boga i powiedzieć, Panie, pokaż mi, gdzie mam iść, żebym się nie mylił. Wielu dzisiaj mówi, najpierw byłeś tam, robiłeś to, a potem robiłeś coś innego, a potem jeszcze pojechałeś gdzieś indziej. Wybierasz różne kierunki w swoim życiu. Może trzeba się modlić, żeby nie wybierać niewłaściwych kierunków. Ale tu widzimy, że jest jednak inaczej. Ale tu widzimy, że Paweł się modlił, a mimo to Bóg nie objawił mu od razu. Nie od razu mu powiedział, gdzie ma iść, ale objawiał mu to krok po kroku. Wiecie, kiedy się nad tym zastanawiałem, zobaczyłem, że Bóg nie tylko w wypadku Pawła tak działał. Pamiętacie Abrahama? Kiedy powołuje Abrahama, mówi, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego i idź do ziemi, którą ci wskażę. Idź do ziemi, którą ci wskażę. Nie mówi, idź do Kanaanu. A mógł tak powiedzieć? To mógł. Ale nie mówi, idź do Kanaanu. Nie mówi, idź do Kanaanu, gdzie leży Góra Moria. Tam wypróbuję twoją wiarę. Tam kiedyś powstanie Jerozolima. Nie mówi, idź tam. Tylko mówię, idź do ziemi, którą ci wskażę. I Abraham, tak jak Paweł, idzie. Nie wie gdzie. Nie wie, gdzie zdąża. Nie wie, w jakim kierunku idzie. Najpierw dociera do Egiptu. Tam mieszka. Tam doświadcza różnych sytuacji. A potem dopiero Bóg zawiera z nim przymierze i potem dopiero Bóg pokazuje mu ziemię, do której on ma iść. Dlaczego od razu nie objawił Bóg tego wszystkiego, gdzie ma iść? Może nie musiałby trafić do Egiptu, nie musiałby udawać, że Sara jest jego siostrą. Nie spotkałoby go to wszystko. A jednak Bóg objawia krok po kroku. Nie objawia od razu.
Dlaczego Jezus nie objawia nam całej naszej przyszłości? Dlaczego nie objawia nam, co się stanie za rok? Co się stanie za 2 lata? Gdzie będziemy za 2 lata? O ile lepiej by było wydawać się mogło, może, że gdyby nam Bóg powiedział na tej sali, gdzie tu teraz jesteście, w tym miejscu, będziecie na przykład 2 lata, albo 5 lat, albo rok. A potem pójdziecie na inną, jeszcze gdzie indziej, będziecie się spotykać w innym miejscu. Mógłby Bóg tak powiedzieć? No mógłby. Dlaczego nie mógłby? I Pawła również tak prowadzi. Krok po kroku. Objawia najbliższy czas. I mówi do Pawła, idź na północ, do Syrii. Potem skręć na zachód, do Cylicji. Potem na północ, do Derbe i Listry. Potem dalej na północ, do Frygii i Galacji. Ale nie idź na wschód, do Azji. Nie idź w kierunku Kapadocji i Armenii. Idź na zachód, w kierunku Mizy i Troady. Ale nie skręcaj na północ, do Bityni. Ponieważ wysyłam cię do Macedonii, na zachód. Bo tam mam plan. Wiecie, ja odkryłem, że Bóg, w Słowie Bożym odkryłem, że Bóg nie objawia nam tego od razu co najmniej z 5 powodów. Po pierwsze, bo chce, abyśmy nauczyli słuchać się Jego głosu. Amen? Po drugie, bo chce, abyśmy mieli z Nim relację. Po trzecie, bo chce, abyśmy w naszej drodze polegali tylko na Nim, a nie na naszej wiedzy i mądrości. Po czwarte, bo chce nas w ten sposób nauczyć ufności i wiary. I po piąte, bo chce przez to zrealizować plan zbawienia dla innych ludzi. Gdyby nam od razu objawił swoją wolę, być może, a na pewno, podejrzewam, ten plan nie byłby zrealizowany. A więc 5 rzeczy zobaczyłem w Słowie Bożym, które mówią, dlaczego od razu nie objawia nam Bóg całego planu, jaki ma dla naszego życia, jaki ma dla naszego Kościoła. Bo chce, abyśmy nauczyli słuchać Jego głosu, bo chce, abyśmy mieli z Nim relacje, bo chce, abyśmy na naszej drodze polegali tylko na Nim, a nie na naszej wiedzy i mądrości, bo chce nas w ten sposób nauczyć ufności i wiary, bo chce przez nas zrealizować plan zbawienia dla innych ludzi. Czy chcemy, aby Pan nas tak prowadził? Amen? Jeszcze raz? Amen! Mówicie amen? Na pewno wiecie, co mówicie? Na pewno wiecie? Bo to oznacza, że wasza droga nie będzie łatwa. A więc nagle Pan powie, nie lądem do nadmorskiej Bityni, nizinami, ale wodą do górskiej Grecji. Może się okazać, że Pan nagle tak powie. Nie lądem poprzez niziny, Bityni i nadmorskie tereny, ale trudna podróż morzem do górskiej Grecji. Bo to oznacza, że w waszym życiu plany będą się zmieniać. A więc Pan powie, dosyć już nasiedziałeś się w jednym miejscu. Dosyć już nasiedziałeś się w jednym miejscu, teraz posyłam cię gdzie indziej. Amen? Bo to oznacza, że zaplanujecie sobie coś, a Pan nagle to zmieni. I wszystkie nasze plany zostaną zburzone. Ktoś mi ostatnio powiedział, niemożliwe, żeby Bóg tak prowadził człowieka, że w jednym roku jest w tym mieście, w następnym roku w następnym mieście, a w kolejnym roku jeszcze w innym mieście i w innym kościele. Ktoś mi powiedział, niemożliwe, żeby tak Bóg prowadził. Niemożliwe? Ciekawe, co na to powiedział Paweł. Panie, chciałem mieć takie stabilne i ułożone życie. Panie, chciałem tak zaplanować sobie wszystko, abym widział, co się stanie jutro, pojutrze. Panie, chciałem mieć takie stabilne życie. A Ty chcesz mnie tak zmieniać. Tak chcesz pokazywać mi co chwilę co innego. Panie, takie stabilne miejsce mieliśmy na nabożeństwa. Tak wielu chrześcijan od tylu lat się tam modliło. A Ty prowadzisz nas w nieznane, gdzie musimy polegać tylko na Tobie. Ale
Pan nas tak prowadzi. Słowo Boże pokazuje, że Pan nas tak prowadzi, że Pan nas tak uczy. Uczy nas zaufania. 2 lata Paweł mieszka w Efezie i po 2 latach mówi: postanowiłem za sprawą Ducha udać się do Macedonii. I Achaii, i Jerozolimy. Za sprawą Ducha. Po 2 latach służby w Efezie Paweł wyrusza w kolejną podróż. Jeśli Pan Jezus nas tak prowadzi, jeśli taki jest Jego sposób prowadzenia, to co jest najważniejsze? Co jest najważniejsze w tym wszystkim? Gotowość. Posłuszeństwo. Zaufanie. I słuchanie. Najważniejsze jest słuchanie Ducha Świętego. Słuchanie Pana Boga. Dlaczego? Bo nawet jeśli wierzymy, że nas Pan prowadzi, bo nawet jeśli wierzymy, że Duch Święty nas prowadzi, a nie słyszelibyśmy głosu Ducha Świętego, to co nam z tej wiary przyjdzie, powiecie? No, na pewno będziemy ufać Panu Bogu. Będziemy ufać Panu Bogu. Będziemy wierzyć, że Bóg nas prowadzi. Ale bardzo ciężko i trudno nam będzie iść, kiedy nie będziemy słyszeć Pana Boga. Zgodzicie się ze mną? Najważniejsze pytania, jakie musimy sobie w życiu zadać, w naszym życiu, to jest, czy Duch Święty mnie prowadzi? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, czy słyszę i rozpoznaję głos Ducha Świętego? Paweł nie miał wątpliwości, że Duch Święty wysyła go w kolejną podróż. I Słowo Boże mówi, że Paweł udał się w tą podróż. Słowo Boże mówi, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A więc Paweł wiedział, że Duch Święty go prowadzi. Ale Paweł dobrze wiedział, że chociaż rusza w nieznaną drogę, Paweł dobrze wiedział, że chociaż rusza w nieznaną drogę, to na każdym kroku będzie słyszał głos Ducha Świętego. Będzie słyszał Boga i nic się mu nie stanie. Nie musiał mieć GPS-u. Nie musiał mieć GPS-u, co będzie za następną górą, co będzie za następnym skrzyżowaniem, gdzie pójdę, jaka będzie droga, bo wiedział, że kiedy dojdzie do tego skrzyżowania, to Duch Święty powie mu w prawo albo w lewo. Wiedział, że Duch Święty, kiedy będzie chciał pójść w prawo, a to nie będzie dobra droga, Duch Święty powie mu nie w prawo, tylko w lewo. Gdy będzie chciał pójść na wschód, Duch Święty powie mu na zachód. I tak się też stało. Na niewiele przydałoby się wiara apostoła Pawła w to, że Bóg go prowadzi, gdyby nie słyszał jego słowa. Na niewiele. Pewnie znając konsekwencje i upór, jaki Paweł miał w sobie, poszedłby do tej Azji. I kiedy pojawiłyby się przeszkody, a nie słyszałby głosu Ducha Świętego, że to nie jest od Boga, to co by robił? Gromiłby je w imieniu Jezusa Chrystusa. Powiedziałby w imieniu Jezusa Chrystusa. Ja sprzeciwiam się temu. I Paweł wiedział, że Duch Święty go prowadzi. Paweł znał głos Ducha Świętego. I Paweł słyszał głos Ducha Świętego. Tak więc można zbłądzić. Można zbłądzić, jeśli nie słyszy się głosu Ducha Świętego. Można zbłądzić? Można pójść w złym kierunku. I kiedy pojawią się przeszkody, można mówić: diabeł mi przeszkadza. Można mówić: diabeł mi przeszkadza. A diabeł mówi: to nie moja wina. To nie ja jestem winny. Co ty chcesz ode mnie, człowieku? To nie ja stanąłem ci na drodze. Wielu ludzi idących za Bogiem oskarża diabła o niepowodzenia w swoim życiu. Wielu ludzi, którzy idą za Bogiem, oskarża diabła o niepowodzenia w swoim życiu. Gdyby diabeł mi nie przeszkodził, osiągnąłbym to i to. Byłbym już nie wiem gdzie i nie wiem, jakie stanowisko bym osiągnął, gdyby nie diabeł, który przeszkadzał mi w moim życiu. Tymczasem może się kiedyś okazać, kiedy znajdziemy się w niebie, że to nie diabeł nam przeszkadzał, ale to Bóg stawał na naszej drodze. Ponieważ On nie chciał, abyśmy poszli w jakimś kierunku. Ponieważ On nie chciał, abyśmy poszli do Azji, tylko do Grecji. Ponieważ chciał poprowadzić nas inną drogą. Zgadzacie się ze mną? Wiele razy mogło tak być. Dlatego tak bardzo jest ważne, abyśmy słyszeli głos Ducha Świętego. Abyśmy słyszeli i rozpoznawali głos Ducha Świętego. Bo to sprawi, że unikniemy wielu rozczarowań.
bo to sprawi, że unikniemy wielu niepowodzeń w naszym życiu. Bo to sprawi, że Duch Święty będzie nas prowadził według planu Mistrza. Według planu, jaki Jezus Chrystus ma dla naszego życia. A więc, czy słyszę i rozpoznaję głos Ducha Świętego? To pytanie jest jednym z najważniejszych pytań w naszym życiu. W naszym życiu chrześcijańskim. A dlaczego mamy go rozpoznawać? Ano dlatego, że ten głos można pomylić z wieloma innymi głosami, które do nas docierają. Ten głos możemy pomylić. I Słowo Boże mówi, że jest 6 rodzajów głosów wewnętrznych, które człowiek słyszy. Znalazłem w Słowie Bożym 6 rodzajów głosów. 2 z nich są od Boga, a 4 nie. 6 rodzajów głosów. 2 z nich są od Boga, a 4 nie. 4 z nich mogą poprowadzić nas na manowce. A więc 6 rodzajów głosów wewnętrznych, które człowiek słyszy. I my musimy wiedzieć, jak je rozróżnić. Jak rozróżnić głos Ducha Świętego od innych głosów. Dlatego musimy nauczyć się rozpoznawać te głosy. Dlatego musimy nauczyć się rozpoznawać te głosy. I chciałbym dzisiaj na tym kazaniu omówić pierwszy z tych 6 głosów. Ponieważ nie zdążymy omówić wszystkich. Więc chciałbym dzisiaj omówić tylko jeden z tych głosów wewnętrznych, oprócz głosu Ducha Świętego, który słyszymy. Pozostałe 5 z nich omówię za 2 tygodnie. Bo za tydzień będziemy mieć kazanie brata Jima, więc pozostałe 5 głosów omówię za 2 tygodnie. Bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, jak rozpoznać i odróżnić głos Ducha Świętego. I pierwszym głosem, który chciałbym dzisiaj omówić, który nas może zmylić, jest głos naszego sumienia. Słowo Boże 34 razy mówi nam o tym, że człowiek ma sumienie. I 6 razy mówi o tym w Starym Testamencie, a 28 razy w Nowym Testamencie. A więc Słowo Boże w 34 miejscach mówi o sumieniu. I według definicji sumienie, słuchajcie, to jest wewnętrzne odczucie człowieka pozwalające rozróżniać dobro i zło, a także oceniać postępowanie własne i innych ludzi. Jest to zdolność pozwalająca człowiekowi ujmować swoje czyny pod kątem moralnym i odpowiednio je oceniać. I teraz sumienie kieruje się moralnymi kryteriami oceny zależnymi od otoczenia, w którym żyje. Te kryteria oceny są zależne od otoczenia, w którym żyje i od wychowania człowieka. Co to znaczy? To znaczy, że sumienie nasze może się mylić. Tak? Ponieważ jeśli żyje w społeczeństwie, które przekona go, że są nadludzie i podludzie, tak jak było w wypadku nazistów, to z czystym sumieniem zabije drugiego człowieka. A więc sumienie może nas mylić. Z czystym sumieniem zabije drugiego człowieka. Sumienie kieruje się moralnymi kryteriami oceny, zależnymi od społeczeństwa i otoczenia, w którym żyje, i od wychowania człowieka. Każdy człowiek ma sumienie i czytamy na przykład zapisany w 8 rozdziale Ewangelii Jana, gdy przywiedziono kobietę złapaną na cudzołóstwie. Jezus powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. I w 9 wersecie tego rozdziału czytamy, a gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jedni za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta w pośrodku. Sumienie ich ruszyło. I faryzeusze usłyszeli głos swojego sumienia i nikt nie uderzył kobiety kamieniem. Ale gdyby Jezusa nie było, to z czystym sumieniem by ją kamienowali. Bo tak mówiło im prawo mojżeszowe. Jeśli złapiesz kobietę na cudzołóstwie, to ją ukamienuj. Więc z czystym sumieniem by ją ukamienowali, prawda? Czy sumienie by ich zatrzymało wtedy? Nie. Sumienie mieliby czyste. W 2 rozdziale listu do Rzymian Paweł pisze o poganach, którzy nie znają Boga, takie słowa. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą oni też, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich,
oraz myśli, które się nawzajem oskarżają lub też biorą w obronę. Głos sumienia to pierwszy wewnętrzny głos, który możemy pomylić z głosem Ducha Świętego. Jako chrześcijanie, bardzo często może się zdarzyć, że pomylimy głos naszego sumienia z głosem Ducha Świętego. Rolą sumienia jest oskarżanie lub branie w obronę. A więc sumienie jest takim wewnętrznym sędzią, który został ukształtowany przez nasze wychowanie i normy społeczne. To jest taki wewnętrzny sędzia, który został ukształtowany przez nasze wychowanie i normy społeczne. A jak wiemy, normy społeczne są zależne od społeczeństwa. Tak więc sumienie może być wykorzystywane przez Boga i przez Ducha Świętego, ale może być także wykorzystywane przez diabła. Nasze sumienie może być wykorzystywane przez Boga i może być wykorzystywane przez diabła. Diabeł również wpływa na nasze sumienie. I teraz bardzo ważne jest, jak rozpoznać, czy mówi do nas sumienie, czy Duch Święty. Zgodzicie się ze mną? Jest to pierwszy wewnętrzny głos, który dzisiaj omawiamy. I bardzo ważne jest rozpoznać, kiedy mówi do nas sumienie, a kiedy mówi do nas Duch Święty. Ponieważ sumienie ocenia nasze dobre i złe postępowanie, tak? Jakbyśmy to mogli rozróżnić, musimy przeczytać fragment o Duchu Świętym z Ewangelii Jana 16 rozdziału. I czytamy w nim od 8 wersetu, tu jest mowa o Duchu Świętym, a gdy On przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie użycie. O sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Znamy te słowa, tak? Duch Święty przekonuje świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I widzimy tutaj w 8 wersecie, że użyte tutaj słowo przekona świat o grzechu mówi o jakiej liczbie? Mnogiej czy pojedynczej? Pojedynczym. A więc Duch Święty przekonuje o grzechu, nie o grzechach. Tak pisze? Że Duch Święty przekonuje świat o grzechu. I jakim grzechu? 9 werset mówi, jakim grzechu? O grzechu niewiary w Jezusa Chrystusa. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. A więc rolą Ducha Świętego jest przekonać ludzi o grzechu niewiary w Jezusa Chrystusa. I o takim grzechu Duch Święty przekonuje. Duch Święty w naszym życiu nie jest sędzią. Duch Święty w naszym życiu nie jest sędzią. Duch Święty nie wykazuje naszej winy w naszym życiu, aby nas ukarać. Bo czytamy, że karę za nasze grzechy kto poniósł? Jezus Chrystus. Duch Święty nie prowadzi nas przez poczucie winy. Duch Święty nie prowadzi nas, jeszcze raz to powtarzam, przez poczucie winy. Jeśli przychodzi do twojej głowy myśl, jeśli tego nie zrobisz, to będziesz winny, to nie jest to głos Ducha Świętego. Jeśli przychodzi wam do głowy myśl, jeśli tego nie zrobisz, to będziesz winny, to nie jest to głos Ducha Świętego. Mieliście tak kiedyś? Że mieliście przymus zrobienia czegoś, bo jak nie, to będziecie winni? Duch Święty nie prowadzi nas przez poczucie winy. Bo takie powiedzenie, będziesz winny, jak tego nie zrobisz, to co to jest? Jak to się nazywa? Szantaż. Czy Duch Święty prowadzi nas przez szantaż? No musimy sobie jasno to powiedzieć. To jest szantaż. Więc jeśli słyszycie w swojej głowie myśl, jeśli tego nie zrobisz, to będziesz winny, albo musisz to zrobić, bo inaczej będziesz winny, bo zgrzeszysz, to znaczy, że to jest szantaż. I to znaczy, że nie jest to głos Ducha Świętego. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli miałby coś zrobić z poczucia winy, to już wie, że ma tego nie robić. To jest pierwszy powód, dla którego tego nie robi. Ponieważ to nie jest głos Ducha Świętego. Tak więc Duch Święty przekonuje świat o grzechu niewiary w Jezusa Chrystusa.
I Duch Święty może nas przekonywać, żebyśmy coś zmienili w swoim życiu. Duch Święty może nas przekonywać, żebyśmy coś zmienili w swoim życiu, ale nas nie szantażuje. Ani nas nie oskarża. Ani nas nie osądza. Ale daje nam wyjście z naszej winy. I pokazuje, jeśli zgrzeszyłeś, Jezus Chrystus umarł na krzyżu za twoje grzechy. To jest wyjście z winy. I Duch Święty pokazuje na Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś wam mówi, że Duch Święty was oskarża, osądza, to jest to naprawdę. Duch Święty takich rzeczy nie robi. A więc jeśli słyszysz głos w waszej głowie, który cię oskarża lub osądza, albo to jest to głos twojego sumienia, które może być nieobiektywne, albo może nas zmylić. Jeśli słyszysz w swojej głowie głos, który cię osądza, to może to być głos sumienia, może to być głos diabła, oskarżyciela braci, tak? Ale nie jest to głos Ducha Świętego. Zgodzicie się ze mną? Sumienie może wam powiedzieć, że jesteście winni, chociaż może to być nieprawda. Sumienie może nas oskarżać lub potępiać i wtedy na pewno nie jest to zgodne z głosem Ducha Świętego, bo Słowo Boże mówi, że nikt nie może nas ani oskarżać, ani potępiać. I czytamy o tym w liście do Rzymian, 8 rozdział, 33 i 34 werset. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. A więc jeśli słyszysz w swoim wnętrzu głos, który cię osądza, oskarża bądź potępia, to nie jest to głos Ducha Świętego. Może to być głos twojego sumienia, może to być głos diabła, ale nie jest to głos Ducha Świętego. Jeśli sumienie pokazuje nam naszą winę, to Boże Słowo mówi i Duch Święty mówi, że winę za nasze grzechy poniósł Jezus Chrystus na krzyżu. Boży głos nie potępia, bo w liście do Rzymian 8 rozdział 1 werset czytamy, przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Kiedy rozpoczęliśmy wędrówkę do nieba, gdy narodziliśmy się na nowo, w naszym sercu zamieszkał Duch Święty, który nas prowadzi i który, gdy nas prowadzi, świadczy o tym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I nie objawia nam wszystkiego od razu. On nie daje nam poznać całej naszej drogi i planu, jaki ma dla naszego życia. On nas prowadzi krok po kroku. Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, On chce, abyśmy mieli z Nim relację. On chce każdego dnia objawić się nam na nowo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znali i rozpoznawali głos Ducha Świętego. Od tego, czy go słyszymy i czy znamy ten głos, zależy, jakie będzie nasze życie. Od tego zależy, jak spełnimy plan, który On dla nas ustalił. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrobili wszystko, by wiedzieć, kiedy mówi do nas Duch Święty, a kiedy jest to inny głos. Wiemy już, że Duch Święty nas nie osądza, nie oskarża i nie potępia. Wiemy, że może to robić nasze sumienie, ale Duch Święty tak nie działa. Biblia mówi, że sumienie może być dobre, czyste, ale może być złe, skalane i nieczyste, tak? Więc my nie ufamy naszemu sumieniu. My nie ufamy naszemu sumieniu. Nasze sumienie zostało ukształtowane przez nasze wychowanie i przez środowisko, w którym żyjemy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie dali się zwieść pierwszemu wewnętrznemu głosowi, który omawiamy dzisiaj, a więc naszemu sumieniu. Jeśli ktokolwiek cię oskarża, albo obwinia, czy potępia, nie jest to Duch Święty. Może to być sumienie. Może to być diabeł. Może to być inny głos jeszcze. Ale nie jest to Duch Święty i nie jest to Bóg. Bo dzieci Boże nie mogą być ani oskarżane, ani potępiane, ani osądzane. Amen? Duch Święty przekonuje świat o grzechu. I to jest jego rola. Robi to
za pośrednictwem dzieci Bożych. Ale kiedy już przekona o grzechu, to wtedy ich prowadzi. Wtedy prowadzi dzieci Boże. I wtedy uświęca dzieci Boże. I wtedy Duch Święty pokazuje nam, co mamy zmienić w naszym życiu. Ale na pewno nie robi to poprzez szantaż, ani w żaden inny, ani poprzez strach, ani przez obawę, ani przez lęk. Ale inny głos, głos naszego sumienia, może to robić. Dlatego wierzę, że Bóg chce nas nauczyć, abyśmy rozpoznawali i rozróżniali te głosy. Wierzę, że Pan przez Słowo Boże chce nas tego nauczyć. Wierzę, że możemy się również o to modlić. Jego wolą jest, abyśmy nie byli nieświadomi tego wszystkiego. Jego wolą jest, abyśmy umieli rozpoznawać i słyszeć Boży głos. W Księdze Izajasza, 30 rozdział, jest taka Boża obietnica w 21 wersecie. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. I to jest głos Ducha Świętego. To jest Boży głos, który odezwie się do nas z tyłu. Powie, to jest droga, którą macie chodzić. Taki głos słyszał apostoł Paweł, kiedy wędrował i podróżował. I wierzę, że taki głos możemy my słyszeć, każdy z nas. I możemy rozpoznawać ten głos. I możemy wiedzieć, kiedy przemawia do nas Duch Święty, kiedy sumienie, a kiedy inne głosy. Amen? Dlatego wierzę, że możemy modlić się o to teraz. Możemy powstać i modlić się, aby Pan nauczył nas rozpoznawać głos Ducha Świętego. Aby nauczył nas odsiewać ten głos Ducha Świętego od innych wewnętrznych głosów, które do nas mówią. Wierzę, że przez to dzisiejsze słowo Bóg chce nauczyć nas, jak rozpoznawać głos, aby nie dać się zwieść, aby nie pójść na manowce. Wierzę, że Bożą wolą jest, abyśmy umieli rozpoznawać Jego głos.